zasada numer jeden. Ze skrzyżowania o ruchu okrężnym zjeżdżam pasem ruchu, który znajduje się możliwie blisko prawej krawędzi. Zasada numer druga. Jeżeli nie ma innego oznakowania w postaci znaków poziomych lub prostych zjazdów lub sygnalizacji świetlnej, to włączamy kierunkowskaz zjazdowy. My sobie zawrócimy. Mamy jeden wjazd, więc nie mamy obowiązku włączać lewego kierunkowskazu. Manewr wykonujemy najkrótszą możliwą drogą. Patrzymy, czy nie ma nikogo na rondzie w naszym kierunku. Jedziemy przy lewym krawężniku aż do połowy. Dlaczego przy lewym krawężniku? Dlatego, że jest to droga jednokierunkowa, jeśli chodzi o rondo. I teraz szukamy prawego krawężnika, włączamy prawy kierunkowskaz i opuszczamy skrzyżowanie przy prawej krawędzi jezdni. Skrzyżowania o ruchu okrężnym to nic innego jak droga jednokierunkowa, bo nie spodziewamy się, to znaczy spodziewać się możemy, jakiegoś nieroztropnego obywatela za kierownicą. Natomiast w rzeczy samej rondo jest jednokierunkową drogą i musimy zapamiętać pozycję. My sobie zawrócimy, że na drodze jednokierunkowej, jeżeli wykonujemy manewr skrętu w lewo, to pojazd powinien być ustawiony przy lewej krawędzi. Dlatego też wjeżdżamy, trzymając kierownicę, pojazd przy lewym krawężniku, śmiało więcej gazu dodajemy i w momencie, kiedy chcemy jechać w prawo, szukamy prawej krawędzi na drodze jednokierunkowej, prawy kierunkowskaz włączamy i najbliższym zjazdem zjeżdżamy ze skrzyżowania. To jest książkowe, najprostsze skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Mamy znak ustąp pierwszeństwa przejazdu, który nam mówi o tym, że wjeżdżając na rondo musimy ustąpić pierwszeństwa, przepuścić pojazdy, które na tym rondzie się już znajdują. Dodatkowo znak nakazujący ruch okrężny zobowiązuje nas do wykonania elementów, o których mówiłem wcześniej. Ustalmy sobie jedną prędkość, z jaką wykonamy ten okrąg, czyli przejedziemy wyspę dookoła. Nie skręcajmy kierownicy zbyt mocno. Na wysokości wysepki, za którą opuszczamy, zmieniamy, zjeżdżamy do prawego krawężnika i włączamy kierunkowskaz. To są najprostsze zasady, podstawowe zasady, których nie ma w kodeksie ruchu drogowego, a występują pod postacią pozycji ustawienia pojazdu na poszczególnych drogach, a w tym przypadku na drodze jednokierunkowej. Jeszcze raz sobie zawrócimy. Bardzo dobrze. I to, co w tej chwili, proszę Panią, poznaliśmy, czy przypomnieliśmy sobie, to będziemy stosowali na kolejnych, następnych skrzyżowaniach o ruchu okrężnym, na które sobie teraz pojedziemy. Do książkowej wersji domalowali nam pasy, czyli wyznaczone są pasy ruchu na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym. My chcemy zawrócić. Zmieniamy pas ruchu, szykujemy się do tego zawracania na lewy, ponieważ na drodze jednokierunkowej w lewo skręca się z lewego krawężnika. Włączamy kierunkowskaz tu w tym przypadku, bo są strzałki, znaki poziome, sygnalizujemy, gdzie jedziemy. Dla co po niektórych jest to niepotrzebne, sądy mówią, że nie ma takiej potrzeby administracyjne, natomiast jeszcze coś jest takiego w ruchu drogowym jak działanie na rzecz bezpieczeństwa. Jeżeli inni będą wiedzieli, gdzie ja jadę, to będą bardziej bezpieczni. Więcej gazu. Bardzo dobrze. Czyli to, co zastosowaliśmy na poprzednim skrzyżowaniu ruchu okrężnym, czyli książkowym, gołym, ogólne zasady, ktoś domalował. Nie ktoś, tylko odpowiednie służby domalowały przerywane linie wyznaczające pasy ruchu, ale zasady się nie zmieniły. Więc my zawrócimy sobie na skrzyżowaniu jeszcze raz. Znak pionowy F10 wyznacza nam pasy ruchu.
sygnalizujemy kierunkowskazem, że będziemy jechali w lewo lub zawracali, my zawracamy, żeby wszyscy dookoła wiedzieli, jaki manewr chcemy wykonać. Jedną prędkość ustalamy, o tak. Prawy kierunkowskaz sygnalizuje zmianę pasa ruchu i przy prawej krawędzi opuszczam skrzyżowanie. Czy zmieniły się zasady? Tylko są domalowane pasy. Trzeci bieg włączymy, żeby jazda była ekonomiczna. I jeszcze raz sobie zawrócimy na skrzyżowaniu. Ustalam jedną prędkość bezpieczną dla siebie, z jaką wykonam ten manewr, żeby jej nie zmieniać. Staram się sukcesywnie podjeżdżać do granicy pasów. Tutaj włączam kierunkowskaz i sygnalizuję zmianę pasa ruchu. Zmieniam pas ruchu i w tej chwili zmieniam kierunek jazdy. Czyli sygnalizuję opuszczanie skrzyżowania o ruchu okrężnym. Proszę pamiętać o podstawowej rzeczy. Jak włączy Pani kierunkowskaz przed zjazdem, informując, że opuszcza Pani skrzyżowanie, to dalej z włączonym kierunkowskazem prawym nie może Pani kontynuować jazdy po rondzie, bo jest to bardzo niebezpieczne. My zawracamy. Więcej troszkę gazu. Opuszczamy kierownicę. Więcej gazu, nie zabieramy nogi z gazu. Zmiana pasa ruchu następuje z prędkością większą lub równą. Jeżeli na skrzyżowaniu, na rondzie zmieniamy pas ruchu, to nie ma sensu zabierać nogi z gazu. Zgadza się? Dobrze. Inny rodzaj skrzyżowania, na który teraz pojedziemy, poznamy. Ale zasady, proszę pamiętać, się nie zmieniają. Cały czas są te same. Na najbliższym skrzyżowaniu również będą wyznaczone pasy ruchu, ale dodatkowo znajdzie się na tych pasach linia krawędziowa lub naprowadzająca. Zawracamy na skrzyżowaniu. Zajmujemy pas do skrętu w lewo. Obserwujemy skrzyżowanie. Przejście puste. Mamy ustąpić pierwszeństwa tym, którzy znajdują się na skrzyżowaniu. Ten, widzę, pan się zakręcił troszeczkę. Podjeżdżamy do trójkątu, zatrzymamy samochód, przepuścimy samochody z lewej strony i jedziemy za białym. Dobrze, drugi bieg włączymy, jedziemy przy lewym krawężniku, prędkość nam jest potrzebna, przy lewym krawężniku my zawracamy, a teraz Pani zobaczy, linia naprowadzająca pokazuje, które pasy może Pani zająć. Z uwagi na to, że my jedziemy prosto, mamy pierwszeństwo teraz, włączymy prawy kierunkowskaz, to zajmujemy prawy pas ruchu, który znajduje się możliwie blisko prawej krawędzi. Wyłączamy kierunkowskaz. Trzeci bieg włączymy. I jedziemy dalej. Proszę pamiętać, że jeżeli są znaki poziome ze strzałkami w lewo czy w prawo, to warto jest, nawet jeżeli jakikolwiek sąd naczelny, administracyjny czy najwyższej instancji wyda wyrok, orzeczenie lub jakąś opinię, że się nie włącza kierunkowskazu, to dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym warto powiedzieć innym, co będziemy robili. Zawrócimy na skrzyżowaniu. Starajmy się nie zabierać nogi z gazu, bo hamowanie silnikiem to też jest hamowanie, zmniejszanie prędkości. Obserwujemy sytuację. My przepuszczamy tylko te pojazdy, które są na rondzie. Jedynka raczej. I już możemy jechać, bo jest na rondzie pusto w naszym kierunku. I teraz zawracamy na skrzyżowaniu. Przy lewym krawężniku jedziemy. Przy lewym krawężniku jedziemy. A teraz szukamy prawego krawężnika. Więcej gazu proszę dodać. Pani zobaczy, linia krawędziowa pokazuje. Mamy do wyboru dwa pasy, żeby z ronda zjechać.
I teraz już jak jesteśmy na pasie ruchu, włączamy kierunkowskaz jazdowy. Mamy oczywiście pierwszeństwo, bo wcześniej tego pierwszeństwa musieliśmy udzielić. Wyłączymy kierunkowskaz i włączamy bieg wyższy i jedziemy. Czy zasady z pierwszego skrzyżowania, które poznawaliśmy, zmieniły się? Nie. Wystarczy tylko patrzeć, którym pasem mogę jechać i żeby nikomu nie zajechać drogi. Jeżeli będę to robił optymalnym torem jazdy, to nikt się przede mną nie wepchnie ani z prawej, ani z lewej strony. Zawracamy. Najważniejsza rzecz to pilnować, czy mogę wjechać na skrzyżowanie. Poobserwujmy sobie, czy jadą do nas samochody. Jedzie jeden. No możemy jechać. Super. Przy lewym krawężniku więcej gazu. Im wolniej będzie Pani jechała, tym więcej będzie Pani miała pomysłów. Zasada się nie zmieniła. Szukamy prawego krawężnika. Szukamy pasa ruchu, który znajduje się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Wyłączymy kierunkowskaz. Na najbliższym skrzyżowaniu będziemy zawracali. Kolejne skrzyżowanie o ruchu okrężnym, gdzie można natrafić na niespodzianki. Dlatego musimy dokładnie obserwować, co się dzieje. Strzałki namalowane sugerują, że z tego pasa można pojechać, nawet należy pojechać w lewo lub prosto, ale my zawracamy. Zatrzymanie się tutaj nie jest zastosowaniem do znaku stop. Podjeżdżamy do linii bezwzględnego zatrzymania. Zatrzymujemy się. Oczekujemy na wjazd bezpieczny. Jak nikogo nie będzie na rondzie z lewej strony, to możemy wjechać. My zawracamy, więc jedziemy pasem ruchu, który znajduje się możliwie blisko lewej krawędzi. I proszę zwrócić uwagę, zajmujemy lewy pas ruchu, więcej gazu. Proszę popatrzeć, z tamtego pasa środkowego również mogą pojazdy jechać w lewo. Jeżeli my będziemy jechać zbyt wolno, to może coś najechać, ale linia krawędziowa naprowadzająca wskazuje nam, że należy zająć środkowy pas ruchu i środkowym pasem zjechać, żeby nie zajeżdżać nikomu drogi po prawej stronie. I teraz dopiero zmienić pas ruchu na prawy. Ale proszę patrzeć w prawe lusterka, nie w wewnętrzne. Wyłączamy kierunkowskaz. Tak to się wykonuje na tym skrzyżowaniu. Zobaczymy, co żeśmy się nauczyli. Zawrócimy sobie. Zbyt późno zajęliśmy pas ruchu. Im wcześniej go zajmiemy, tym lepiej. Na skrzyżowaniu pojedziemy w lewo. Musimy wybrać odpowiedni pas ruchu, obserwować przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów. Pusty, mogę przejechać i patrzę, co tam się dzieje na skrzyżowaniu. Jadą dwa samochody, jadą trzy, więc będę się musiała zatrzymać. Jedynka. I jedziemy. My jedziemy w lewo. Śmiało, więcej gazu. Swoim pasem, drugi bieg. I proszę zobaczyć, tu będziemy wybierali pas ruchu. I dopiero sygnalizuję, że z tego pasa zjeżdżam. Dodatkowo mamy wyznaczone pasy zjazdowe z ronda i z obu możemy sobie zjechać w prawo.
czyli jak zawracam, to dopiero przy zjeździe włączam, zmieniam pas ruchu, tak? Tak, jak szukam tego pasa ruchu, który wyprowadzi mnie z ronda. Im szybciej zajmę ten pas ruchu, tym lepiej. To uniemożliwiam, że ktoś zrobi to przede mną, jeżeli coś jedzie za mną. I wtedy od razu na ten prawy skrajnik. Tak, od razu jak zajmę bezpośrednio, jak zajmuję pas ruchu do zjazdu ze skrzyżowania w ruchu okrężnym, sygnalizuję, jak już jestem na pasie, że zjeżdżam. Mhm. Natomiast jeżeli zjedzie Pani na wewnętrzny pas, a później chce Pani zmienić pas na prawy, to już musi Pani wcześniej włączyć kierunkowskaz, że zmienia Pani pas ruchu. Dobrze wytłumaczyłem? Tak.